Pamiętacie Halo Spartan Assault? To była gra. Produkcja na jednym pomyśle, z mało popularnego gatunku, głównie na urządzenia mobilne, dostająca swoje konwersje na większy sprzęt przy okazji, stworzona przez mało znany zespół, z oszczędną fabułą, z oszczędnymi przerywnikami, z króciutkimi misjami. Wiecie, czego ta gra potrzebowała? Kontynuacji? Nie, nie potrzebowała, ale ją dostała. Oto Halo Spartan Strike. Najdziwniejszą rzeczą związaną ze Spartan Strike jest jej ekskluzywność na niektóre urządzenia. Na urządzenia mobilne Windowsa i na komputery. Z Windowsem i w Windows Store i na Steamie. Nie ma to ani na starym Xboxie, ani na nowym, a po poprzedniej konwersji poprzedniej gry uważałem, że to będzie pewna oczywistość. Ale nie ma, Xboxowcy, musicie sobie zagrać w Halo na PC-cie. Tylko czy jest sens? Spartan Strike to praktycznie kalka rozwiązania ze Spartan Assault. Rozbudowana, wzbogacona o inne rozwiązania ze świata Halo, ale praktycznie ta sama gra. Tym razem jako tło mamy wydarzenia z Halo 2 i Halo 4, czyli oblężenie nowej Mombasy i potem walkę na Gamma Halo, no i wydarzenia w Nowym Phoenix, czyli wiadomo, ludobójstwo popełnione przez Dedacta. A największą zaletą zarówno poprzedniczki, jak i obecnej gry są mocne powiązania z mechaniką znaną z dużych odsłon. Wiecie, macie odsłony, które się odpowiednio odnawiają, macie mechanikę headshotów, broń do rozbrajania, do zdejmowania tarcz, do załatwiania krytycznymi obrażeniami. Bronie działają tak samo, Needler po paru trafieniach wybucha. Mamy granaty przylepne, granaty Prometean, mamy granaty odłamkowe, to wszystko cały czas jest. Sterowanie mniej więcej zachowano z małymi szczegółami. I ta jakaś znajomość mechaniki i ogólnego feelingu jest największą chyba zaletą tych gier, zarówno poprzedniej, jak i obecnej. To jest coś, co po prostu musi być zawsze w jakimś dziwadle z Halo w tytule. Tak samo było w Halo Warsach, tak samo jest i tu. Na okładce widzimy nowych przeciwników i nową broń. Są to oczywiście wynalazki związane z Prometeanami. Po poprzednich, trochę nudnych już przeciwnikach, którzy się nam trafiają non-stop, mamy tutaj lekkie urozmaicenie, aczkolwiek są to tylko trzy typy, które znamy z Halo 4, tak więc trochę mało i jak mamy do czynienia tylko z nimi, to wieje trochę nudą. Aczkolwiek dodając trzeci rodzaj uzbrojenia do całości, to już mamy naprawdę pokaźny arsenał, którym mało Twin Stick Shooterów może się pochwalić. Są to kolejne symulacje, praktycznie jakaś nie związana z niczym fabuła o jakimś super ważnym niby artefakcie, który nigdy nie był wspominany w dużych odsłonach i który tak średnio w sumie się wydarzył, bo mamy historię w Nowej Mombasie oddziału ODST, ale tu jest rozgrywana z perspektywy pojedynczego Spartanina, więc tak nie wiadomo, czy to się tak wydarzyło, czy to brać jako super poważne, czy szukać tego artefaktu w dużych odsłonach i to jest tak trochę po co to komu. Mając wersję z Windows Store'a, mamy do czynienia z jakąś taką dziwną aplikacją, która trochę przypomina streamowanie z Xboxa na naszego Windowsa. Jest to właśnie aplikacja, która ma takie korzenie typowo mobilne i nie ma na przykład opcji, żeby wyjść z gry. Nie ma, nigdzie. Trzeba zminimalizować i wywalić. Alt F4. Dziwne są też wyzwania. Niby one są, ale są nieprzemyślane. Nie można ich zwykle sprawdzić podczas misji. Musimy sobie spisywać je, kiedy gra się ładuje. Ja ładuję się szybko, bo wiadomo, to mała gra na komputerze. No i czasem wymagają grania kilka razy. Na przykład musimy zniszczyć, nie wiem, 10 ghostów, a mamy tylko 3 w całej misji, więc policzcie sobie, ile razy będziecie musieli to przechodzić. Szukałem opcji odpowiedniej w menu, ale widzę, że wciąż nie ma kopa, co jest kurczę dziwne. Zabrakło z jakiegoś polotu przy projektowaniu poziomu, bo są one zbyt korytarzykowe. Idziemy przez ulicę i mamy idealnie zastawione miejsca, gdzie nie możemy pójść, gdzie nas mają pokierować. I tak idziemy korytarzykiem jednym, tutaj przechodzimy przez ulicę, wchodzimy gdzieś w boczną alejkę, idziemy dalej i po prostu mamy wielkie miasto, do którego zwykle nie mamy dostępu. Są jakieś trochę bardziej otwarte lokacje, na przykład na Gamma Halo i kilka zadań naraz, ale to jest malutki teren, to jest dość nudne i w ogóle nie przydaje się przy przemyśliwaniu jakiejś taktyki, więc uznajmy, że się nie liczy. Może to tylko problem biedaków, którzy nie mają adaptera do pada od Xboxa na PC-cie. Ja gram cały czas na kablu i non-stop mi gubiło tego pada. Nie wiem, czy to jest kwestia kabla, czy czegokolwiek, ale zdarzało się to na kilku różnych urządzeniach. I zawsze jest ten problem, muszę to
odpinać, podpinać, akceptować w ustawieniach i dopiero mogę grać dalej. Strasznie to wybija, zwłaszcza podczas jakiejś szybkiej akcji. Od poprzednika poprawiono, uwaga, sterowanie pojazdami. Jest naprawdę bardzo fajny feeling niektórych tutaj jeździdełek. Przede wszystkim Kestrel, to jest taka niewidziana w dużych odsłonach jeździdełko, które jest naprawdę fajne. Jest Warthog, który sprawdza się świetnie w takiej konwencji, który ma cały czas tą taką swoją bezwładność i niezależne osie i wszystko, co kochamy, ten pojazd. Albo Wrighty. Wrighty też są super i różnego rodzaju inne pojazdy zachowują swój oryginalny feeling, no i super działają w tej konwencji. No i widać, że misje są nasrane po prostu wedle jakiegoś wzoru, że musi być tyle i tyle w danym rozdziale. Trzeba coś tam porobić. One są krótkie i są wrzucane czasami bez pomyślunku. Najgorsze są w ogóle powtarzające się lokacje, kiedy mamy całe przejście od początku do końca, a potem od końca do początku i to są dwie misje zamiast jednej, więc już wiecie. Trochę projektowania z głowy i to należy absolutnie potępić, bo to jest rozciąganie rozgrywki, która i tak nie jest zbyt długa. No i baty należą się za ostatnią misję. Mamy misję z eskortą na koniec, kilka ludzików, do których musimy biegać i bronić. Problemem nie jest to, że ona się pojawiła, bo nie jest jakoś super wymagająca, da radę ją przejść, ale problemem jest to, że pojawia się tylko raz i tylko na koniec, więc praktycznie nie jesteśmy do niej przygotowani. Chcemy kończyć tę grę, bo nam została jedna króciutka misja. A tu trzeba się zacząć użerać z trzema jakimiś naukowcami, którzy muszą odwalić swoje i być oczywiście głupim mięsem dla Promethean. No i największa wada tej małej apki, do ostatniego rozdziału musimy mieć złote gwiazdki w każdej misji. Sprawiało to, że musiałem przejść przynajmniej połowę misji od nowa i gdzieś w 1/4 całości się poddałem, tak więc to jest recenzja niekompletnego produktu, ale tak sobie Microsoftcie wymyśliłeś. Dzięki wielkie za uwagę, sprawdźcie sobie Spartan Strike, w tej chwili chyba kosztuje 15 zł na Windows Store, więc jak najbardziej polecam, jeżeli macie system, pociągnie wam to wszystko, możecie sobie podpiąć pada, to jak najbardziej polecam. Jak macie Spartan Strike na One, na 360, to zostańcie tam. Dzięki za uwagę, cześć.